Siemaneczko! Witamy was w kolejnym odcinku Q&A. Czwarta część Q&A. Zadaliście znowu bardzo dużo pytań jak ostatnim razem, więc dziękujemy. Nie wszystkie pytania zdążyliśmy po prostu w tamtym odcinku powiedzieć i teraz resztę odpowiemy. Znaczy nie resztę. Postaramy się, przynajmniej dużą część z tej reszty. No już do końca, więc zaczynamy. No. Pierwsze to... Jak oceniacie wybór prezydenta? No, można się domyśleć, jakie mamy o tym przemyślenia. Nie będziemy może tego mówić na głos. Okej. Kolejne to... Biały czy czarny Instagram i Facebook? Dark mode. Czarny. Czarny. Wszystko czarne. Mhm. Ulubiony serial na Netflix? Dużo ich. Pewnie Stranger Things. No. Stranger Things. Jaki ulubiony? No... No i głównie to. No, tam jest jeszcze sporo fajnych, ale tak, raczej no, ten najlepszy. No. Ulubiony film na Netflix. A ten... więc nie wiemy o co chodzi, czy ma być oryginalny czy nieoryginalny z Netflixa, czy po prostu ma być na Netflix, a ma być jakieś... No. Nie wiem. Więc no. Więc wybraliśmy po prostu dwa filmy, jeden oryginalny, a drugi nie. Ja oryginalny osobiście nie wiem, jaki jest mój ulubiony, bo w sumie jakoś dużo chyba tego nie oglądałem, bardziej w seriale oglądałem. Ale jeżeli chodzi o ogólnie, no to raczej Pulp Fiction powiedział, że jest bardzo fajnym filmem. I no. Ja szczerze nie mam, bo nie wiem, jakie są. Wszystko oglądałam, nie wiem. Właśnie mi też ciężko powiedzieć. Ale jeśli chodzi o nieoryginalny, to chyba Matrix albo coś takiego, a jeśli chodzi o oryginalny, to The Kissing Booth, coś takiego. Ulubiony sport. Ale to już było rok temu. No. Było. No to wróćcie sobie do poprzedniego Q&A. A właśnie, właśnie. Musicie obejrzeć drugi albo pierwszy. Zdałam cię sobie. Spoko. Teraz nietypowe pytanie. Ulubione lody. To chodzi, że jakie lody? No właśnie, że jakie lody, czy smak lodów, czy co? Nie wiem. Ja lubię wszystkie, które są słodkie. Może być. Ja nie mam chyba takich swoich ulubionych. No ja tam jem, co popadnie po prostu. No. No. Do jakiej klasy idziecie? No. Druga liceum. Ósma. Druga liceum. Czy cieszycie się z tego wyjazdu? Tak. No, bardzo nie. No tak, no. Bo jakby oczywiste no, to jest. No. Miłego wypoczynku. A, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ulubiony napój? Woda? Woda. Na bank woda. Woda! Bądźmy fit. Bądźmy fit. Czy jesteście otwarci na nowe znajomości? Jak najbardziej. Tak. No. Zależy w sumie jakie. To też zależy. Ja jestem na wszystko za bardzo. Ja zależy. Dobra. Macie ze sobą cały czas kontakt? No. Nie tak. Messengerowy głównie. Tak. Albo coś tego typu. No. Bo już to gadamy czy są na kamerce, czy piszemy ze sobą. To już zależy. Chcieliśmy nagrać wam odcinek, jak gadałem normalnie przez kamerkę, ale... Coś nie wyszło. Ciężko. Gdzie chcecie mieszkać w przyszłości? Zależy, jak się wszystko potoczy. Jest to ciężkie. No. W Polsce. Raczej nie w Polsce, ale to zobaczymy jeszcze. No. No, następne pytanie. Koniec. Koniec pytań. To wszystko. To co? Znaczy jest jeszcze trochę ich, ale nie odpowiemy na wszystko, bo jest ich serio cała masa tych pytań. Coś was naprawdę opętało. Ale po prostu stwierdziliśmy, że odpowiemy na takie pierwsze lepsze. Pierwsze lepsze, o, no. Bardzo fajnie. Więc dziękujemy wam za pytania. No. Widzimy się w kolejnym filmie, Q&A, czymkolwiek. No, Q&A czy vlogu, zobaczymy jeszcze. No, więc no. No, co? Pa, pa! Pa! Pa!